pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkie panie, wszystkich panów, dzieciaków, witam na gościnnej ziemi podlaskiej. Znowu się spotykamy, znowu coś nowego chcemy postawić na tej ziemi gościnnej. Spory kawałek ziemi, bo kilka hektarów, prawie 10, który będzie przeznaczony, czy już właściwie jest przeznaczony na tą inwestycję, która mam nadzieję rzeczywiście ziści oczekiwania mieszkańców, zwłaszcza w kontekście miejsc pracy, ale też i będzie inwestycją bezpieczną, o czym zapewniał pan prezes i na czym nam szczególnie zależy. Rzeczywiście wyraziliśmy zgodę na umiejscowienie tutaj tej inwestycji, która przecież jakby nie patrzeć też znacząco wpływa na środowisko, bo oprócz Instytutu Hodowli i Żywienia Polskiego Kurczaka będą tu też zespoły kurników, a te wiadomo nie wzbudzają zachwytu wśród sąsiadów. Trzymamy za słowo pana prezesa, że będzie to wzorcowa inwestycja, że będzie to inwestycja tak bezpieczna, że nie będzie wpływać negatywnie na środowisko. Biorąc pod uwagę dotychczasowe działanie firmy Wypierz się i pana prezesa Wiśniewskiego, zakładamy, że tak właśnie będzie. I jestem wręcz przekonany, że ta inwestycja nie będzie inwestycją szkodzącą mieszkańcom, a wręcz odwrotnie, bo mają być tutaj zastosowane nowoczesne technologie. Także jestem pełen uznania, że tego typu podmiot właśnie powstaje tutaj, u nas, na naszym terenie. My bardzo często, wyjeżdżając jako samorządowcy na różne wizyty zagraniczne, odwiedzamy naszych partnerów, powiedzmy w Niemczech czy we Francji, i podobne obiekty mieliśmy okazję widzieć. To miło, że na terenie danego starostwa taki podmiot powstaje. Inwestycja na miarę aktualnych ambicji polskiego drobiarstwa, czyli będzie to Instytut Polskiego Kurczaka, gdzie będziemy przeprowadzać różne doświadczenia wspólnie z naukowcami, żeby podnieść jakość mięsa, jego czystość, jego walory odżywcze, jego prozdrowotność. To jest taki cel tego instytutu. Z mojej wiedzy nie ma takiego instytutu w Europie, ponieważ my, Polacy, jesteśmy największym producentem w Unii Europejskiej. W związku z powyższym aspirujemy, żeby taki instytut jako największego producenta w Europie powstał w Polsce. No i tutaj jesteśmy właśnie w tym miejscu przepięknym, oddalonym od ludzi, na tle lasu. Chcemy tutaj wybudować coś, co niech Europa przyjeżdża do nas, do Polski, niech Europa się uczy, bo przez 30 lat my jeździliśmy do nich i tam się u nich uczyliśmy, a teraz mamy aspirację, żeby to się odwróciło, tak? Ale my jesteśmy bardzo ludzie otwarci i bardzo chętnie będziemy tutaj gościć różnych, którzy będą chcieli to zobaczyć, czy też wnieść, czy też współpracować w ramach tego instytutu. Tu powstanie laboratorium, to jest 600 metrów i powstaną 8 obiektów, z których będziemy pobierali próbki i w tym laboratorium będziemy po prostu badali. Czyli jednocześnie będziemy robili 8 doświadczeń w 8 powtórzeniach. W 8 powtórzeniach będziemy robili 8 doświadczeń w 8 powtórzeniach, czyli 64 jednocześnie badania. Czyli te 8 budynków to po prostu kurniki. To są jakby kurniki, tylko że specyficzne, tak, gdzie to, co oczekuje konsument, czyli konsument oczekuje, żeby mięso było czyste, żeby mięso było bez antybiotyków, żeby mięso było prozdrowotne, a laboratorium robimy, jakby potwierdzamy te badania i żeby móc robić takie badania, to te 8 hal produkcyjnych, bo stamtąd będziemy pobierali materiał, czyli będziemy pobierali paszę, będziemy pobierali do badań kurczaki i tu będziemy dokonywać, bo badania będą każde badanie, to jest, bierze udział w tym badaniu od 100 do 150
kilkudziesięciu piskląt i nie sposób jest jakby z takiej, na taką ilość wyprodukować no tego, co chcemy jakby osiągnąć. Czyli stamtąd będziemy pobierali do tego laboratorium. O kadrę naukową firma się nie martwi? Ja tylko powiem w ten sposób, że przez tyle lat, przez 26 lat mamy tak wykształconą kadrę własną, że to nauka musi się trochę uczyć ode mnie. Kiedyś na pytanie, czy powinny u nas powstawać prace doktorskie, młodsi koledzy, którzy zajmują się jakby badaniami, powiedzieli: szefie, my mamy 50 tematów na pracę doktorską, tylko nie mamy czasu. Kosztowała 22 miliony złotych i w ramach tej inwestycji będziemy realizowali projekt badawczy warty 15,5 miliona złotych. Także sama budowa to jest jedno, a to, co zamierzamy tutaj zrobić i wartość dodana wynikająca z naszej pracy nad modelem produkcji polskiego kurczaka, to jest druga rzecz. Staramy się również dzięki tej inwestycji, dzięki temu instytutowi, znaleźć rozwiązanie żywieniowe, które umożliwi wyeliminowanie GMO z rozwiązań paszowych. No, takie inwestycje to się finansuje z przyjemnością. W ogóle raz, że ona jest bardzo dobrze przygotowana, natomiast to jest taki... Tutaj będzie wyglądało, że bardzo tak chwalę, ale współpraca z WIPASZem. WIPASZ pracuje w ogóle na poziomie międzynarodowym. Ja odpowiadam za bankowość rolną w Europie i w Afryce i mogę powiedzieć, że to jest jedno z na stale najlepiej przygotowanych przedsiębiorstw do współpracy. Wiemy odpowiednio wcześniej o tym, jakie są plany. Te plany są nam przedstawiane, my się spotykamy, dyskutujemy. Także no, można powiedzieć w zasadzie jednym słowem, że to jest naprawdę wzorcowa współpraca. Jest to nasz duży sukces, ponieważ w ciągu około 8 miesięcy uzyskaliśmy decyzję środowiskową wraz ze wszelkimi pozwoleniami na budowę. Duża sprawa, duża inwestycja, no i myślę, że duże sukcesy dla firmy WIPASZ. W całej Polsce istnieją większe obiekty. Nam zależało na tym, żeby to była przede wszystkim ferma bardzo nowoczesna. My się chcemy chwalić tą technologią, chwalić na całą Europę, na cały świat i jakby niekoniecznie iść w jakby bardzo dużą rozbudowę. Te 8 obiektów to jest taka jakby średnia ferma na obecne czasy w Polsce dzisiaj, nie? Ale w zupełności wystarcza na to, żeby prowadzić tu doświadczenia, ulepszać cały czas, wprowadzać innowacje i dążyć do tego, żeby Polska była liderem w produkcji świeżego, zdrowego mięsa z kurczaka. Chcemy powiedzieć, że zastosowane są największe, tutaj jeśli chodzi o ochronę środowiska, zabezpieczenia i o najnowocześniejsze technologie. Także wszystko jest spełnione pod kątem przepisów. Jak najbardziej jesteśmy, że tak powiem, zadowoleni, że to ruszyło. No i czekamy na dalsze realizacje. Taką jakby zasadę, że najpierw rozmawiamy z gospodarzem. I dla nas gospodarzem jest zawsze wójt, burmistrz, prezydent. I od jego zrozumienia, tak, czy też od pierwszego podejścia zależą następne nasze kroki. Bo jeżeli jest niechętne, to my po prostu jakby nic nie zrealizujemy. Natomiast zawsze idziemy do gospodarza, bo inwestor musi mieć jakby dobre relacje z gospodarzem. Gospodarz musi inwestora rozumieć, tak? I tam, gdzie ci gospodarze zawierzyli nam, że powstaną fajne rzeczy, to te fajne rzeczy powstały dla, można powiedzieć, dobra wspólnego. Rzecz istotna, że rzeczywiście te badania nad zdrowym żywieniem mają się tutaj właśnie odbywać, więc cieszymy się bardzo z tej nuty nowoczesności. Musimy skończyć, zerwać definitywnie z wsią zacofaną, z wsią niedoinwestowaną, z wsią, którą omijają instytuty naukowo-badawcze, która jest zachowawcza w swoich dążeniach do rozwoju. To, że będzie tu rozwój, będą tu miliony przeznaczone na właśnie badania nad wydajnością, nad ekologią, nad czystością i nad najlepszym smakiem polskiego kurczaka, to nas cieszy i winduje naszą gminę po raz kolejny, zresztą kreując nas w tej materii i kreując tą gminę jako gminę nowoczesną i przyjazną środowisku, a jednocześnie nieodstającą w rozwoju od pozostałej części kraju, a mam nadzieję, że przodującą w tej dziedzinie. Te słowa uznania należą się oczywiście zarządowi firmy WIPASZ, bo to oni podjęli decyzję o tym, że chcą te pieniądze inwestować tutaj. My jakby oczywiście wspieraliśmy
te ich działania, bo bardzo nam zależy na tym, aby powstawały nowe miejsca pracy, bo nowe miejsca pracy to jest lepsze życie naszych mieszkańców, to są dodatkowe pieniądze w formie podatków dla samorządów gminnych. Także naszym zadaniem, a wręcz powiedziałbym obowiązkiem jest wspieranie tych przedsiębiorców. Ja uważam, że ta inwestycja to jest taki trochę wipasz w pigułce. Wipasz zawsze rozwijał się poprzez profesjonalne przygotowanie, ale przez profesjonalne i głębokie znajomości procesów zachodzących na rynku rolnym i poprzez umiejętność dostrzeżenia tych interesów, zaadresowania tych interesów i zrobienia takich ruchów biznesowych, inwestycyjnych, które spowodują nie tyle rozwój samej firmy, co rozwój całego rynku. Inwestycja to jest instytut badawczy, w którym będziemy starali się opracować i pokazać dla polskiego hodowcy, jaki jest wzorzec hodowli, który nie nam, Wipaszowi, który temu hodowcy umożliwi prowadzić hodowlę jak najbardziej ekologicznie, jak najbardziej korzystnie, jak najlepiej dla siebie samego, bo wierzymy, że jeżeli ten hodowca będzie prowadził swoją hodowlę dobrze, to dostarczy dla nas odpowiedniej jakości żywiec, który będziemy mogli wykorzystać w taki sposób, żeby produkować również wysokiej jakości mięso.